Cześć, w tym wideo poruszę problem coraz częstszych badań kierowców z powodu zgłoszenia zastrzeżeń do stanu zdrowia danego kierowcy przez różne instytucje państwowe, lekarzy czy kogokolwiek innego. Zapytanie internautki, witam, mam taką sprawę. Moja mama ma 43 lata i w lipcu tego roku była na badania w szpitalu i w końcowym efekcie ma podejrzenie o stwardnienie rozsiane. Tydzień przed wizytą w szpitalu miała wypadek samochodowy, ale ewidentnie nie był on z jej winy, tylko innego kierowcy, który przyznał się od razu. Objawów choroby dosłownie nie było widać. Podejrzenie jest przez to, że było wykonanych bardzo dużo badań. Mama miała zwolnienie od pracy, no i oczywiście w konsekwencji tego dłuższego zwolnienia ZUS wezwał ją na komisję. No, po badaniu stwierdzili, że przekazują sprawę do Urzędu Miasta i raczej będzie miała odebrane prawo jazdy. Mama prowadzi własną działalność gospodarczą, która wymaga od niej częstej jazdy samochodem, a jej praca stanowi główny dochód naszej rodziny. I moje pytanie jest takie, co da się zrobić w obecnej sytuacji? Czy jest jakaś szansa, że nie odbiorą jej tego prawa jazdy? A jeśli odbiorą, to czy można się odwoływać? I czy za ponowne badania trzeba płacić? I dlaczego w ogóle chce się odebrać komuś prawo jazdy tylko na podstawie podejrzeń, a nie stwierdzenia choroby? Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam. No niestety, jest to taka paranoja obecnego systemu, że w sumie niewinni ludzie są kierowani na wysokopłatne badania profilaktyczne do WOMP-ów i tak dalej, można by powiedzieć, profilaktycznie tracą prawo jazdy, często nie mając wypadków, czy wypadku żadnego, czy innego zdarzenia drogowego przez wiele lat. Przypominam sobie, że zabieranie prawa jazdy było wcześniej straszakiem, czy jest być może na tak zwanych alimenciarzy, którzy w zasadzie niczym nikomu nie zagrażali na drodze z powodu swojego stanu zdrowia, no tylko sądy tak po prostu karały ich za niepłacenie alimentów. Po ostatniej zmianie przepisów jest to właśnie dobre narzędzie do karania innych ludzi, pośredniego karania, pod pretekstem tutaj oczywiście troski o bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli nas wszystkich. Natomiast nawet jeżeli wynik tego badania będzie pozytywny, to i tak trzeba za nie zapłacić z własnej kieszeni. No, gdzieś czytałem w gazecie czy w internecie, no niektóre przypadki stały się już medialne. No, tak teoretycznie, wystarczy w dobrej wierze wezwać pogotowie ratunkowe do zasłabnięcia, aby po paru dniach otrzymać wezwania na badania kierowców, a później oczywiście stracić swoje prawko. Na tym zasadzie kończę. Temat jest zdecydowanie kontrowersyjny, także skomentuj go tutaj poniżej pod tym wideo. Więcej oczywiście podobnych informacji znajdziesz na portalu badanialekarskiekierowców.pl. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i tak na marginesie, no niestety wszelakie instytucje sięgają coraz częściej do kieszeni kierowców. Czy to tych fotoradarów tam nałupią w jednej wsi 20, czy po prostu pod pretekstem jakichś tam badań, no ZUS tam za dużo nie może zrobić, zwolnienia nie może zabrać, no ale prawo jazdy zabrać może. Także jeszcze raz bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo tutaj na dole. Tutaj jest moja strona internetowa badanialekarskiekierowców.pl, gdzie znajdziesz całe mnóstwo podobnej informacji.